15 sierpnia gmina Ropa obchodziła dożynki. Uroczystość rozpoczęła się od mszy, po której dożynkowy korowód przeszedł na plac obok stadionu. Tam nastąpił obrzęd przekazania wieńców dożynkowych oraz chleba, którym zostali poczęstowani uczestnicy dożynek. Dożynkom towarzyszyły występy zespołów muzycznych oraz kiermasz wyrobów. Cieszą się Państwo ogromnym szacunkiem, a Państwa prasa jest nie do zastąpienia, chociaż czasami jest źle wynagradzana, a wiemy, że każdy robotnik godzien jest swojej zapłaty. Dużo jeszcze do tego pewnie nam przyjdzie czekać, aby rolnicy poczuli się dobrze i komfortowo wynagradzani, aby mogli pracować i zabezpieczać żywność dla całego powiatu gorlickiego, dla całego państwa. Tak jak ksiądz proboszcz powiedział dzisiaj w homilii, żywność ma strategiczne znaczenie. To, co jemy, jest bardzo ważne i coraz więcej naszych mieszkańców, mieszkańców Polski przywiązuje do tego uwagę. Poszukuje zdrowej żywności, więc na pewno jest pole do popisu. Ja ubiłam i go przystroiłam wstążeczkami tymi kwiatkami pięknymi. Gospodarzu miły, przyszłam w twoje wrota oddać piękny wieniec ze szczerego złota. Dasz mi, gospodarzu, za wieniec złotego i jeszcze zaprosisz do domu swojego. Dzisiaj jest dzień szczególny w tej gminie, dzień 15 sierpnia, to już tradycja, że są dożynki gminne. W tym dniu wszyscy tutaj na czele z panem wójtem dziękują Panu Bogu za plony, ale też rolnikom za ich ciężką pracę. Kilkakrotnie tutaj padało, począwszy od pięknego kazania księdza proboszcza, który mówił o pracy rolników i mówił o tym, że to jest praca na 24 godziny, 7 dni w tygodniu, że to jest praca ciężka, że też wszyscy chcemy jeść i dzięki tej pracy rolnikom to jedzenie mamy. Bo dzisiaj jest też dzień, wielki dzień dla ojczyzny, nie tylko święto Wojska Polskiego, ale dzisiaj rocznica Bitwy Warszawskiej. Dzisiaj też wspominamy wszystkich tych, którzy za ojczyznę oddali swoje życie. I dzisiaj, ciesząc się z tym, że żyjemy w wolnej Polsce, w Polsce, w której żyje się nam coraz lepiej, miejmy nadzieję, że też rolnikom się będzie wciąż lepiej żyło, musimy jednak pamiętać o tych, którym nie dane było żyć w wolnej Polsce, którzy o tą wolną Polskę walczyli i powinniśmy ich pamiętać i oddawać cześć. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj z Państwem w Ropie, że możemy podziękować rolnikom za ich pracę, trud, za to, że dzięki właśnie ich wysiłkowi, służbie spożywamy chleb, owoce ziemi, produkty ziemi. Doceniamy tą pracę, jesteśmy wdzięczni i też chcę podkreślić, że nasz rząd stara się dużo robić dla rolników poprzez właśnie różnego rodzaju programy dla rolników, poprzez umożliwianie sprzedaży bezpośredniej, poprzez różne formy pozyskiwania funduszy czy środków. Jesteśmy otwarci na wspieranie i pomoc dla wszystkich miejscowości naszego regionu, wszystkich gmin, ale szczególnie takie miejscowości jak właśnie gmina Ropa, jak miejscowość Ropa, te mniejsze miejscowości wiemy, że mają bardzo dużo różnych potrzeb. I tutaj każda inwestycja, każdy wyremontowany chodnik, każda ścieżka, dróżka, każdy remont, każda inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców. I tutaj zawsze gmina Ropa i władze samorządowe mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Pozwólcie Państwo, że jeszcze jedno słowo, czy może dwa słowa na temat 15 sierpnia. To jest Dzień Wojska Polskiego i myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj wspomnieli tych wszystkich naszych przodków, dziadków, pradziadków, którzy walczyli o naszą niepodległość na przestrzeni setek lat. Niemal 100 lat temu odbył się cud nad Wisłą, gdzie żołnierze, doświadczeni żołnierze, którzy przeżyli I wojnę światową, która też dotknęła przecież też ziemię gorlicką,
Oni wszyscy oparli się tej nawale bolszewickiej, która nadciągała ze wschodu. Dzięki tym ludziom obroniła się Rzeczpospolita i mogła się rozwijać. To jest niezwykle ważne, że dzięki trudowi żołnierskiemu, wysiłkowi żołnierskiemu obroniła się Rzeczpospolita, obroniło się chrześcijaństwo. I dzisiaj dlaczego o tym też mówię, bo dzisiaj z okazji Dnia Wojska Polskiego warto wspomnieć, jak ważne jest, żeby w naszym państwie było silne Wojsko Polskie. Żeby to Wojsko Polskie było wyćwiczone, wytrenowane, mogło posługiwać się jak najlepszym sprzętem.